Pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Studio Rzeczpospolitej i nasz gość Leszek Balcerowicz, ojciec polskich reform, a dzisiaj przewodniczący Rady Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, FOR. Panie profesorze, który to raz w Karpaczu? No kilka razy byłem, ale nie jestem w stanie podać dokładnej liczby. Wiem i tak uważam, że to jest ważna impreza. Tak, no to jest forum debaty. Tutaj właściwie niezależnie od losów polityki polskiej zawsze debatowaliśmy w sposób otwarty i bez cenzury. To jest to, dla nas tak to się liczy. Niezwykle ważne, a zwłaszcza wtedy, kiedy polityka gospodarcza nie jest najlepsza, to tym ważniejsza jest fachowa i krytyczna analiza ze strony mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jak pan ocenia agendę reform tego rządu? Ja wiem, że to jest świeży rząd, to jest trudna rok. Koalicja. Przepraszam, już rok. No, prawie, jeszcze nie rok. No, rok to będzie... No dobrze, okej, prawie rok, niech będzie. Złośliwcy nazywają tą koalicję koalicją 13 grudnia. Ja ją nazwę koalicją demokratyczną. Ja wierzę w to, że ona przedstawi w końcu agendę reformowania państwa. Co pańskim zdaniem jest najważniejsze w tej agendzie? Czy powinno się znaleźć? No, są rzeczy, które są niezastępowalne, więc różne. Na pewno bardzo ważną i pozytywną zmianą było i jest przywracanie praworządności. To znaczy niezawisłości sądów, niezależności, niezawisłości prokuratury. I to śledzę z uznaniem działalność tego rządu, tym zwłaszcza ministra Bodnara. Przywracanie niezależności mediów nazywanych publicznymi. Na szczęście prywatne, dzięki temu, że były prywatne i są, nie podlegały tak. Sprostały obowiązki. Nie podlegały, natomiast to publiczne to łatwiej skontrolować. I to zresztą nawiasem mówiąc sugeruje, że należy je sprywatyzować, żeby bardziej były odporne na naciski populistycznych polityków. Najmniej zmian pozytywnych dostrzega jak na razie w polityce gospodarczej. Ale to już było również na etapie kampanii wyborczej. Ze strony partii opozycyjnych i ich liderów, na czele z Donaldem Tuskiem, tam nie było krytyki polityki gospodarczej PiS-u. Co gorsza, była licytacja. Jak PiS powiedział, co 500+, to pojawiło się 800+, to wtedy Tusk zapowiedział, że on wprowadzi wcześniej. Kwestie, które są bardzo istotne dla każdego kraju. Stabilność budżetu, jaka jest struktura własnościowa gospodarki, one nagle zniknęły z debat publicznych, politycznych, chociaż one były przedtem. W tym sensie ja mam wrażenie, że... Pan tłumaczy, że tak ważne rzeczy znikają, mimo że są deklarowane w kampanii. Czy to jest... Może, one nie były deklarowane w kampanii. Tak trzeba. Nie, przepraszam bardzo, one właśnie zniknęły z debaty publicznej pomiędzy partiami politycznymi. Ja nie miałem wielkich złudzeń co do PiS-u i w tym sensie się nie zawiodłem. Partia populistyczna, etatystyczna, która na dodatek starała się podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. Niestety, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to Platforma Obywatelska prezentowała pisizm. Ani słowa o konieczności odpolitycznienia gospodarki przez prywatyzację. Jak PiS coś dał, to Platforma ustami swojego przewodniczącego obiecywała równie tyle albo więcej. Ja mam wrażenie, że w tym sensie jakość polityki w polityce się pogorszyła w porównaniu z latami 2000 czy trochę jeszcze później. Czytały takie projekty socjalne jednak, jak 500, dzisiaj 800+, czy one powinny być zatrzymane, skorygowane? Co pan sądzi o... Przede wszystkim, po pierwsze trzeba spojrzeć na deklarowane cele. A jakie były deklarowane cele? Że będzie więcej dzieci. Z góry było wiadomo, że to jest lipa. No więc nie należy oszukiwać ludzi. Z tego nie weźmie się więcej dzieci. Po drugie, to było kosztem wzrostu deficytu budżetu, którego koszty spadają na ludzi. Ja nie widzę żadnego uczciwego, merytorycznego uzasadnienia, żeby te populistyczne programy utrzymywać. Jeżeli ktoś chce wesprzeć biedniejsze rodziny z dziećmi, to niech cząstkę tych pieniędzy przeznaczonych na 800+ przeznaczy na podwyżkę zasiłków rodzinnych albo dofinansowanie przedszkoli, żłobków. A może to jest tak, że ludzie się przyzwyczaili do tych świadczeń i dzisiejsi politycy Koalicji Demokratycznej boją się je wycofać, żeby nie stracić władzy przy okazji kolejnych wyborów?
Bardzo nie lubię, jak populizm zwala się na ludzi. To po pierwsze jest niegodne. Po drugie jest niefachowe, dlatego że są badania opinii publicznej, z których wynika, że owszem, za tym populizmem jest spora część wyborców PiS-u, ale nie Platformy Obywatelskiej. Jak będą może na wyższe przeciętne wykształcenie, poglądy i tak dalej. Oni nie są w większości zwolennikami takiego populistycznego rozdawnictwa. Więc można by, nie idąc na taką łatwiznę, w sensie powtarzania czy nawet potęgowania obietnic PiS-u, można by zdobywać głosy w sposób bardziej odpowiedzialny, czego niestety Donald Tusk nie robił. No i teraz moim zdaniem wmanewrował swoją partię, siebie i Polskę w sytuację, w której jeżeli będzie dalej brnął, to koszty będą się pojawiać. No w końcu mamy trzeci największy deficyt budżetowy w Unii Europejskiej, po chyba Rumunii i Słowacji. Mamy rekordowo wysokie odsetki od płacone od zaciąganego długu. Relacja długu publicznego do PKB nie maleje, ale raczej rośnie, a mamy konstytucyjny, na szczęście, konstytucyjny próg 60%. Więc ja uważam, że populizm jest zawsze nieuczciwy, ale on na dodatek wydaniu Tuska i Platformy był niemądry. A liczy pan na to, że politycy tej koalicji będą na tyle odpowiedzialni, że zbudują w ciągu najbliższych lat, po wygranych, mam nadzieję, wyborach prezydenckich, jakąś taką agendę, która pchnie Polskę na nowe tory rozwoju? Wie pan, liczę na siłę, potęgującą się siłę społeczeństwa obywatelskiego, który będzie ośrodkiem większego nacisku, także populist nie będzie się nawet populistą opłacać. To jest najlepsze rękojmy. A jeżeli chodzi o dalszy rozwój gospodarczy, no to to, co trzeba zrobić, jest oczywiste. Tylko trzeba sprawić, że to będzie oczywiste z punktu widzenia opłacalności politycznej dla populistycznych polityków. No trzeba wreszcie sprawić, że Polska nie będzie liderem własności państwowej w Europie po Białorusi. Czyli prywatyzacji. Oczywiście. No kończę, chyba po tych latach socjalizmu nie należy, nie trzeba przekonywać, że nawet w niepełnych dawkach socjalizm jest zły. Dalej, no trzeba się zabrać za wydatki. Bo przecież głównym powodem za zbyt dużego deficytu nie są zbyt niskie podatki, tylko zbyt wysokie wydatki. I na dodatek to są wydatki pod publiczkę, które nic nie dadzą wbrew propagandzie. Oni nie dają więcej dzieci. A już lepiej dofinansować porządną oświatę. Dzieci, przyglądając się programowi oświatowemu, ja od siebie chciałbym dodać, że to, co gdybym miał decydować, co należałoby wprowadzić, logikę. Co to znaczy, żeby uzbroić dzieci i młodzież na takie narzędzia demaskacji nonsensów? No tego trochę brakuje. Jak wytłumaczyć ludziom, że wysoki deficyt budżetowy, a mamy wyjątkowo wysoki w tym roku, że jest groźny? Czym to może przeszkadzać ludziom, zaszkodzić przeciętnemu człowiekowi? To nie jest takie trudne. Po pierwsze, może odwołać się do historii, bo Polska raz zbankrutowała, co prawda wobec zagranicy, Zagierka, tak? Po drugie, ja z własnej praktyki politycznej sprzed lat stwierdzam, że prezentując taki w sumie zdroworozsądkowy, rzetelny pogląd, można trafić do wyborców. Ja kandydowałem w 1997 roku jako outsider na Śląsku i nie mówiłem nic innego niż to, co mówiłem przedtem. Wygrałem tam wybory. Więc to nie jest niemożliwe, tylko nie trzeba iść na łatwiznę. Kilka najprostszych porad dla premiera i jego ekipy, tak na koniec. No może, żeby miał i nie korzystał z kiepskich zresztą doradców od PR-u, tylko żeby korzystał z sensownych doradców ekonomicznych. Bardzo jest swoją drogą ciekawe, że ma doradcę od PR-u, ale nie widzę w ogóle go. Może on jest największym fachowcem od gospodarki. Bliskim współpracownikiem premiera jest Jan Krzysztof Bielecki. Wciąż aktywny w tym gronie. Nie wiem. No więc nie wiem, czy akurat on jest źródłem tych populistycznych podszeptów, czy też nie. Mogę zadać tylko pytanie. Jak pan ocenia swojego następcę, ministra Domańskiego, jako szefa finansów państwa? Minister finansów, podobnie jak minister sprawiedliwości, powinien mieć po pierwsze wiedzę, i to nie jest bardzo trudna wiedza, zwłaszcza chodzi o ministra finansów, a po drugie charakter. Ja nie wiem, co najmniej jednego z tych dwóch brakuje Domańskiemu. Nie sądzę, że wiedzy. W związku z tym brakuje mu charakteru.
Dobrze, ja liczę na to, że ta sytuacja się zmieni, że po fazie dzisiaj rozliczeń PiS-u, bo to jest to, czym żyjemy tak naprawdę, rząd postawi na nowoczesną agendę gospodarczą dla Polski i się jej doczekamy. I możliwe, że w przyszłym roku, proszę Państwa, będziemy tutaj na forum ekonomicznym taką właśnie komentować. Bardzo dziękuję. Leszek Balcerowicz, gość Rzeczpospolitej.